po samicach. Mamy teraz otwartą klapę tutaj wyjściową. O, i samce wylatują. Zobaczymy teraz. Też te będą latać. To jest troszeczkę mniej, bo już troszeczkę nam czasu zeszło. Tak jak widzimy, te samce teraz wylatują na treni. Już wszystkie wyszły? 30 parę samców. 40, tak? 40 parę, tak? 38. 38? Tak. Widzimy. Troszeczkę mniej niż samic. Na razie latają takich pojedynczo, ale zobaczymy. O, tam już się stado jedno zrobiło. No, pewnie w tym stadzie lata się. Pozbierałem za chwilkę. I będą tak sobie tutaj krążyć. 15 minut, 10 minut. Zobaczymy. Właśnie widzimy kolegę Manfreda, który przed chwilą przygotował karmę dla wdowców, dokładnie tak samo jak mieliśmy przed chwilą dla wdów. Nie będzie podchodzić, by gołębie nie spłoszyć. Jeszcze ostatnie gołębie krążą nad gołębnikiem, ale większość tych gołębi siadła i widzimy teraz, że będzie ich, na razie ich nie woła, ale one za chwilę będą siadały. Zobaczymy i teraz popatrzmy. Ja przepraszam wszystkich, bo tam nie zwróciłem uwagi, ale tym środkowym wlotem wchodziły samice i wszystkie weszły w 4 sekundy. Teraz ten prawy wlot, kolega Manfred je odblokuje niejako, za chwilkę jak zacznie, o, już widzimy, otworzył. Zobaczmy, jak one wchodzą szybko. Proszę zobaczyć. O, nawet te, co zobaczyły, co latały, przepraszam, zobaczyły, że jest ten wlot otwarty, to od razu się daje. Od razu to troszeczkę były na wyrost. One po prostu trochę mniej latały. Tak się akurat zdarzyły takie nieszczęśliwe okoliczności dla wejścia gołębi, z którym traktor pracuje. Tam tą lucernę, którą pokazywaliśmy, jak były skarmiane te gołębie niejako przez podowę, a to tam żartuję sobie, że skarmiane. Tu są dostały troszeczkę tych świeżych tych elementów, warzyw. Natomiast tutaj mamy też jeszcze osoby różne, my jesteśmy, to troszeczkę tak z tej głębi wpływa deprymującą, nie chcę tak szybko wchodzić, widać, że już się latały, jeszcze te samce sobie widzimy tam adorują, inne, ale za chwilę będą wchodzić, tak. Tam część weszła, 7-8 sztuk zostało tylko w powietrzu, zobaczmy. Podsumowując, tak wygląda, zobaczmy, trening wieczorny u hodowcy. Ze szczegółami widzieliśmy, jak on przygotowywał. Proszę mi wierzyć, tutaj troszeczkę czasu spędziliśmy, parę godzin, ale staraliśmy się każdą czynność, którą kolega Manfred wykonywał, sfotografować, sfilmować, tak żeby wszyscy widzieli, czy on nie ściemnia. No, dopingu żadnego nie widzieliśmy, to sobie żartowaliśmy troszeczkę, ale tutaj zobaczmy, tu cały pic polega według mnie w tych takich detalach. Dbałość o czystość pojników, dobór odpowiedniej ilości karmy, jakość karmy, te dodatki, te takie, jak kolega mówi, te specjały, czyli te mielone orzeszki plus konopie. To wszystko się składa na to, że te gołębie będą wracały chętnie, będą miały sukces lotowy, że są dobrze przygotowane. Ja tak się troszeczkę śmieję, bo dużo hodowców wierzy w tak zwane Wundertropfen, czyli cudowne krople. Nie ma czegoś takiego. Hitler wierzył w Wunderwaffe, no wiemy, jak skończył. Tak samo tu jest, to po prostu systematyczna praca, sztuka, żeby poznać te gołębie, wiedzieć, co im potrzeba, odpowiednio wszystko przygotować. Tu zobaczmy karmy, przepraszam,
wody, kolega miał przygotowaną taką butelkę 3 litra i on rzeczywiście on w te pojniki rozdał, ale te pojniki, które tutaj mamy, tutaj są wysuszone, zobaczymy, tak na tym stojaczku, który tu widzimy. Wszystko. Tą butelkę to już mamy ze 3 lata. Tą butelkę 3 lata? Tak, przywiązany do niej jesteś? No nigdy nie jest myta. Nigdy nie jest myta? Nie. No już nie wiem, co teraz powiedzieć. Tak, słyszymy. No jedną rzecz mamy tu u nas w naszej firmie. Na pewno przekaz w pełni autentyczny. Mamy już późna pora, trochę słychać. Kamil, pora? Masz telefon jakiś? 21. Głębiejsze latają, no po prostu troszeczkę nam zeszło tutaj. Skupiliśmy się na innych rzeczach troszeczkę i no przegapiliśmy pewne czasy. Gołębie, samice latały troszkę długo, no ale byliśmy cierpliwi, one na pewno siądą wszystkie. Zostało naprawdę mało tych sztuk. A dzięki temu mamy więcej czasu na filmowanie gołębi. Teraz też widzicie. Koleżanki, koledzy, widzicie, jak fajnie latają. No, a wszystko zobaczymy na locie, jak tego będą siadały. Dzisiaj jesteśmy, ten dzień, dlatego specjalnie wybraliśmy. Czwartek to jest dzień, który kolega Manfred powiedział, że jest dla niego najważniejszy. To te samce to jak pedały, nie? Czy nie? A to jest popularne teraz, co? Czy nie? U siebie tego nie stosować. Tak, dobrze. O, ostatnie 4 sztuki są tutaj w górze. Tylko one nie siądą. Muszą z odwrotnej strony zalecieć, tak jak już to wiemy tutaj. Samce tak samo, jak tylko z lewej strony dojadą? Nie, różnie. Samce różnie. Samice tylko z prawej. Z lewej, przepraszam. 2, 4, 6 i w niebie 5 albo 4 sztuki. Tam do 10, czyli jeszcze ostało to te 2, jeszcze 3. On się rozdzieliło, no ale będą siadać za chwilę. O, tylko późną porą. Liczymy, że za chwilę mecz już się zaczął? Po godzinie. No jeszcze zdążymy oglądać mecz, myślę. Ale zobaczmy, tak wygląda wieczór prawdziwego hodowcy, że przypomnijmy tylko klub Twardawa, KS Twardawa, klub sportowy Twardawa. Tu trenerem jesteś dalej? Czy cię zdyskwalifikowali czy coś? Jeszcze jestem. Jeszcze jesteś, dobrze. Ale za to, że palisz papierosy, to myślę, że zostaniesz zdyskwalifikowany. Ale tego bym latają, zobaczmy. Jest mecz teraz Polska-Niemcy, tak? Żeby zachować honor, to chyba sam muszę dymisję złożyć. No właśnie. Tu sobie tak delikatnie staniemy. Chwilę będziemy kibicować piłkarzom, ale dzisiaj, teraz jeszcze jesteśmy tutaj na treningu. 2, 4 i te 4 gołębie w niebie. No, 8 sztuk nam zostało, ale to fajnie się ogląda. To są fajne strony. Gołębie sobie siadają. Te starsze samce na postępie, te młodsze, tak? Co? Dwa młodsze chyba latają, dwa roczniaki podejrzewam. Ale tutaj te stare na postępie, te młode, tak? Ten nakrapiany to jest stary, to jest jego stała pozycja. O Boże. No za chwilę siądą. 2 te latają, no. Starza się 2, 4, 6, tu chodzisz na klapach, 7, 8 w niebie. Karton wyszedł teraz, ten niebieski. O, karton tu chodzi. A wcześniej a wyszedł z powrotem, tak? Karton ile ma lat już? 3 latek. 3 latek? No to nie stary.
chyba jest w formie. Poleciał. No wiesz co, jakby to powiedzieć, meczu mało oglądniesz. To widzimy, wszystkie golmy już prawie siadły. Są tutaj ostatnie dwa. Słyszymy, mam tutaj woła tam. O, chodź, chodź, chodź. O, już weszły też. Usłyszały ten dźwięk. Idziemy, zobaczymy. O! No muszą się spieszyć, gdyż dla każdego dawka przewidziana to jest ile? 5 gramów, nie, 17, 23 gramy, przepraszam. Nie będzie zwiększona. Czyli muszą się starać. Czekaj się. Ja wiem, to zamkniesz. Aha. To kolega, zobaczmy co robi. No mi to dużo nie mówi, ale każdy, kto się zajmuje takim lotowaniem dobrym, to wie o co chodzi. Tal trzeba zwrócić uwagę. Się zablokowała chwilowo drzwi. A, no właśnie. Dobrze, i teraz tą żaluzję, którą powiedział Manfred, stawiał sam, teraz zdejmie się, tak? Tak. Żeby rano po prostu nie było problemu. Nie, one jeszcze na sobie wyjdą. Aha, będą wychodzić jeszcze. Wychodziły. Tu gdzie jest jasno, zobaczmy jak cele wyglądają. Mogę tak chwilę uchylić. Przejdę tu, popatrzmy, zobaczmy, jak wyglądają się dojedzą. One sobie latały, za chwilę będziemy oglądać mecz. A tam jest ten włącznik do wrzasy na taśmie. Wszystko kolega ma na taśmach, czyli te gówno, które tutaj za przeproszeniem jest, ono zostanie za chwilę zebrane. Czyli gonnik bezobsługowy, bo kolegę... Aha, kolega Michał, pozdrawiamy go, bo na pewno będzie oglądał ten film, to niech zobaczy, jak kolega Manfred tutaj pracuje pod jego nieobecność. Ale takie efekty tutaj w postaci współpracy, co każdego zachęcamy, bo to też się przyczynia do tego, żeby jak najmniej rozwodów było wśród hodowców gołębi, gdyż często jest tak, że praca, którą poświęcają hodowcy dla gołębi, ten czas się odbije na rodzinie. Natomiast tutaj nie mamy takiego problemu, bo kolega Michał, że tak powiem, nie jest żonaty, to ma troszeczkę więcej czasu, my tak żartujemy, ale ta prawda jest taka, że to naprawdę jest obciążenie takie czasowe, takie widzieliśmy tu kilka godzin, spędziliśmy film, mamy troszeczkę mniej, ale proszę mi uwierzyć, przepraszam, że jest to naprawdę dużo, dużo czasu poświęcone dla gołębi. Bez tego nie ma sukcesu. Woda dla samic, pół godziny dopiero pokarmienie. 3 godziny butelka, bingo. No nie wiem. Czyli wodę teraz dopiero dajesz, teraz samicę? Tak. Aha, to jeszcze to nie zwrócimy uwagi, dobra, popatrzmy. Kermik. Ja teraz piją, poczekaj, wyciąga. Pusty jest całkowicie. Resztki tak. Całkowicie tam. Zobaczmy, jak piją te samice wodę. I do zera wypiją? Nie. Nie, zostanie coś. Trochę zostanie. Woda jest bez niczego, czysta, tak? Czysta woda. Nigdy nie dajesz nic do wody? Do wody dostają tylko Schleimfrei Elixir od Hansa Hirna. To jest taki preparat... Schleimfrei Elixir, czyli to jest... Od flegmiacz. Na bazie alkoholu, wyciąg z 7 ziół. Co? Na bazie alkoholu? Tak, to jest bardzo ważne. Dobrze, gdzie masz ten pojnik? Co zebrałeś już? Nie. Tylko go przesunę. A, i teraz rzucisz teraz to. Tak, żeby róż był. A czemu ten duplikujesz ten róż, ten co jest tym, tą że tak powiem, katownicą? Bo na różcie mogą się bez problemu łączyć. Czyli chodzi o to, żeby nie naleźć zbigę, że tak powiem, nie ten. Nie chodziły, tak? Widzimy na tym samym. Mróż się kolega teraz postawił kolejny ponik, to okno zostawiamy 15 cm, żeby rano mogły wyjść. I to wszystko.
związku z tym, że u samic nie ma korytarza, mamy go tylko u samczyków, to po karmieniu ten dodatkowy orzeszki, konopie i tak dalej dostają na korytarzu. A, no, normalnie na żywca tak wysypane, tak? Czyli teraz właśnie otworzył. A ten karton jest pusty, a czemu siedzi ten gołąb? Jest pusty. Jest pusty, wszystkie gołębie muszą być tutaj. Chodź. Dobra. Chodź. 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 Wszystko wysypałeś? Wszystko wysypałem, bo to było dla mnie. Czyli patrzymy sobie. Widzimy samczyki jedzące. Patrzmy jeszcze koniec już. Za chwilę skończymy filmować. Patrzmy, tak wyglądał dzisiaj tutaj cały trening, przygotowanie karmy, wszystkie czynności, które kolega Manfred Bula wykonał u gołębi, samic, samców. Trochę czasu nam z tym zeszło, ale zobaczmy, jak sobie one jedzą. Do rana na pewno wszystko, nasze galety, do rana. Za chwilę. Za chwilę wszystko. I to jeszcze zamkniesz im to? Tak. Czy zostajesz tak do rana? Nie, nie. Zostaną okna zamknięte, zasuwy zamknięte i po prostu siedzą tutaj. I to ile mają czasu na to, żeby wyjeść? 2 minuty i będzie czysto. No to zobaczymy. Wodę teraz dopiero też im wlewasz, czy wcześniej miały? Dolewam. A po treningu miały też wodę? Czy dopiero to jest ta, co dolewasz teraz pierwszy raz? Robię dolewkę, bo zapomniałem im wysuszyć pojemnik. Aha. Ale jeden raz niewysuszony pojemnik to nie jest. Dobrze. Idziemy, patrzymy sobie jeszcze z zewnątrz. Tutaj są woliery. No dobrze. Czyli za 2 tygodnie się spotykamy u kolegi Manfreda Buli na locie. Wtedy będzie fajny lot, bo to nie będzie jeden, tylko 2, tak? 400 i 730. I jak będziesz dawał te gołębie, tam w jakiej proporcji mniej więcej? Wybierzesz sobie na 400, bierzesz na 700? Czy? 700 około 15 i reszta na te 400, czyli jakieś 65. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Wszystkich zapraszamy na oglądanie za 2 tygodnie lotu, relacji z lotu kolegi Manfreda Buli. Michał będzie? W weekend zawsze jest. Dobrze, czyli sobie jeszcze zobaczymy kolegę Michała. Tutaj jak wspólnie będziemy kibicować, także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.